Kiedy będzie koniec świata? Cześć, witajcie. Zapewne wielu z Was spotkało się z różnymi apokaliptycznymi ugrupowaniami, różnymi ruchami religijnymi, których działalność prozelicka, misjonarska w dużej mierze opiera się na budowaniu wśród rozmówców takiego syndromu strachu przed rychłym, przed szybkim końcem świata. I daty końca świata zapowiadały różne sekty, szczególnie antytrynitarne grupy badackie, w tym na przykład Świadkowie Jehowy, fałszywie prorokując na tak zwany koniec tego systemu rzeczy, jak to mówią, na rok 1914, potem na rok 1975, czy na koniec XX wieku. I zadziwiające jest nie to, że takie rzeczy mają miejsce, dlatego że tych rzeczy w świetle Pisma Świętego, w świetle słów Pana Jezusa powinniśmy się spodziewać, czyli fałszywych proroctw, fałszywych proroków, ale zadziwiające jest to, że tak wielu ludzi daje posłuch tego typu fałszywym przepowiedniom i mimo ich zdemaskowania i śmiercionośnych owoców, wielu ludzi tkwi w ramionach fałszywych proroków i grup, które zapowiadały koniec świata. Chciałbym podzielić się z Wami 15 takimi bardzo podstawowymi prawdami Pisma Świętego na temat tego, co właśnie Biblia mówi na temat końca świata. Oczywiście te urywki nie wyczerpują wszystkiego, co na ten temat można powiedzieć w świetle Pisma, ale mam nadzieję, że te prawdy, te wersety zachęcą Was do czujności, do wiary, do nadziei, żebyśmy wytrwale pracując, robiąc swoje, złożyli ufność w Bogu, który jako jedyny zna i określa przyszłość. Reformator Kościoła Marcin Luther napisał kiedyś, gdybym wiedział, że koniec świata nastąpi jutro, to dziś zasadziłbym jabłoń. Dziś zasadziłbym jabłoń. Oznacza to wezwanie, abyśmy wiernie wypełniali nasze powołania. Pracujmy w tych naszych sadach, przy tych naszych jabłoniach, ale będąc zawsze przygotowani na spotkanie z Panem. Pierwsza prawda Pisma Świętego o końcu świata. O tym dniu i godzinie nie wie nikt, tylko Bóg. O dniu końca świata nie wie nikt, tylko Bóg. Ewangelia Marka 13, rozdział 32, werset. Ale o tym dniu i godzinie nie wie nikt, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Tylko Bóg zna dzień końca świata. Druga prawda. Byli i będą fałszywi prorocy zapowiadający daty końca świata. Byli i będą tacy ludzie. Ewangelia Mateusza 24:23. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Oto powiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Trzecia prawda. Nie dajmy się zwieść i nastraszyć. Nie dajmy się zwieść i nastraszyć. Mówi o tym drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, pierwsze dwa wersety. Co zaś tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Czwarta prawda. Mamy być zawsze czujni i przygotowani. Zawsze czujni i przygotowani. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 13 werset. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czuwajcie, bo nie znamy dnia ani godziny. Podobne słowa w Ewangelii Mateusza 24:44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Bądźcie gotowi. Bądźcie zawsze gotowi. Dlaczego? Bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Nie zna dnia powtórnego przyjścia Chrystusa, ani dnia końca świata. Kolejna, piąta prawda. Życie na ziemi nie będzie zniszczone wskutek jakiegoś kataklizmu.
kiedy Chrystus powróci, będzie na ziemi życie, będą istnieli ludzie. 1 Tesaloniczan 4,15, czytamy takie słowa. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana. Szósta prawda. Koniec świata łączy się z powtórnym przyjściem Chrystusa i zmartwychwstaniem ciał. Koniec świata to przyjście Chrystusa i zmartwychwstanie ciał, a nie jakiś kosmiczny kataklizm. Pierwszy list do Tesaloniczan 4,16. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Siódma prawda. Powtórne przyjście Chrystusa będzie jedno, głośne i widzialne dla wszystkich. Nie będą to jakieś dwa przyjścia, tajemne, nietajemne, niewidzialne pochwycenie plus widzialne przyjście. Będzie jedno, głośne i widzialne dla wszystkich. 1 Tesaloniczan 4,15. Słowa już czytaliśmy, ale troszkę w innym kontekście. To wam mówimy, którzy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Nie ma tu nic niewidzialnego, ukrytego, cichego. Wszystko jest widzialne, publiczne i głośne. Ósma prawda. Koniec świata łączy się z sądem ostatecznym. Koniec świata to sąd ostateczny, a nie jakaś wielka kometa, która spada na ziemię. Apokalipsa świętego Jana, 20 rozdział od 11 wersetu. Czytamy. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Dziewiąta prawda. Ci, którzy złożyli ufność, zaufali Chrystusowi, będą żyli wiecznie. Ewangelia Jana 5, 24. Ci, którzy zaufali Chrystusowi, będą żyli na wieki. Jana 5, 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego, mówi Jezus, i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Jeżeli ufasz Chrystusowi, masz życie wieczne, przeszedłeś ze śmierci do żywota. Dziesiąta prawda. Dla ludzi zbawionych Bóg przygotował nowe niebo i nową ziemię. Dla ludzi zbawionych Bóg przygotował nową ziemię i nowe niebo. Księga Izajasza 65, 17. Oto ja stworzę niebo, nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Podobne słowa ma w Księdze Apokalipsy w 21 rozdziale. Czytamy w pierwszych czterech wersetach. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiana oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nie będzie łez, śmierci, krzyku. Będzie odnowiona ziemia, nowa ziemia i nowe niebo, niebiański Jeruzalem, zstępujące z nieba na ziemię. Jedenasta prawda. Ci, którzy nie uwierzyli Jezusowi, będą na wieki oddzieleni od Boga. Ci, którzy nie zaufali Jezusowi, pomrą w swoich grzechach. Ewangelia Jana 3,36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny.
Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrze żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jeśli masz Syna Bożego, zaufałeś Synowi Bożemu, masz życie wieczne. Kto nie słucha Syna, nie ujrze życia, nie ujrzy żywota. O tym mówi również drugi list do Tesaloniczan. Czytamy w pierwszym rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan, 8 werset i dalej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwo naszemu uwierzyliście. Poniosą karę zatracenie wieczne. Nie jest to kara jakaś tymczasowa, nie jest to jakaś anihilacja czy unicestwienie, ale jest to oddalenie od Bożego oblicza na wieczność, zatracenie wieczne. 12. prawda. Siejmy Ewangelię z nadzieją, spodziewając się zwycięstwa Bożego Królestwa w tym świecie, w historii, przed przyjściem Chrystusa. Siejmy z nadzieją, spodziewając się Bożego zwycięstwa w historii. Księga Daniela, 2 rozdział, 44 werset. Za dni królów tych Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Za dni tych królów mocarstw w historii Bóg uczyni królestwo, które zniszczy i usunie owe królestwa. Będzie się to odbywało w historii. W liście do Koryntian, 15 rozdział, 25 werset, czytamy takie słowa. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy jego. A ostatni wróg będzie zniszczona śmierć. Ostatni wróg, nie pierwszy. Ostatni wróg będzie zniszczona śmierć. 13. prawda. Ci, którzy ufają Chrystusowi, nie muszą się lękać dnia końca świata. Jeżeli ufasz Chrystusowi, nie musisz się lękać dnia końca świata. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Nie musimy się lękać. Chrystus poszedł do nieba przygotować miejsce wierzącym. 14. prawda. Ci, którzy wierzą Chrystusowi, mogą być pewni swojego zbawienia. Możesz być pewny swojego zbawienia. Nie musisz się lękać, jeśli ufasz Chrystusowi. Pierwszy list Jana, 5 rozdział i czytamy 12, 13 werset. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Wolą Bożą jest, abyś wiedział, że masz żywot wieczny, jeżeli zaufałeś Chrystusowi. Jeżeli masz Syna, masz żywot. Nie ma tu żadnej niepewności. I ostatnia rzecz. Nie mamy zajmować się liczeniem dat, ale wiernym powołaniem naszych powołań. Nie mamy zajmować się przepowiadaniem dat dnia końca świata, ale być wierni w naszych powołaniach. 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, 10 werset. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli.